Więc tak, znalazłem rozwiązanie problemu na emulator, na uruchomienie emulatora Android wersja 8 API 26 pod Visual Studio 2017, więc problemem było to, że wchodzicie tutaj w narzędzia Android Manager zestawów SDK i Google parę tygodni temu, przed moim wyjazdem na wakacje, po prostu nie uaktualniło dobrze tak zwanego Bully Tools. Wypuścili wersję 26.26.01, ale jak zainstalujecie te preview channel, jeszcze 26.rc2 zainstalujecie to bez problemu uruchomi wam się emulator tego 8. Ten emulator wygląda w ten sposób. To jest Android wersja 8.0, więc to jest wersja Google Play, więc posiada tutaj usługi Google, czyli zainstalowane domyślnie, czyli YouTube, Gmail i tak dalej, Google Maps, więc te podstawowe. Jeżeli wejdę w ustawienia settings, to zwróćcie uwagę, że no jako że emulator to jest to, uruchamia się dość wolno, chociaż da mu 4 GB pamięci, więc te emulatory zawsze się jakoś wolno tak uruchamiały. Zwróćcie uwagę tutaj, zaraz tu będzie gdzieś na dole wersja systemu. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? O, nie widzę tego. O, system. Oczywiście tu można zmienić język, wszystkie ustawienia, tak jak domyślnie w innych systemach Android. Widzimy, jest to wersja Android 8.0.0, tak? Czyli widzimy tutaj, to jest najnowsza wersja systemu Android i chodzi pod środowiskiem Visual Studio Community 2017. Więc tak wygląda najnowszy Android 8.0. No widzimy ikonki i tak dalej, ale tak jak mówię, jeszcze nie pisałem żadnej aplikacji na tego Androida, więc nie wiem, jakie ma nowe cechy, nowe gesty i tak dalej, więc to jest dużo. Trzeba znowu poświęcić czasu, żeby to rozgryźć. Tutaj widzimy emulator 8.0.2. Jeżeli zobaczycie w edycji, to mam ustawione urządzenie Nexus 5 rozdzielczości Full HD 1080x1920 Full HD i używam oczywiście obrazu Google Play Intel Atom i 8.0 API. Ustawiłem sobie pamięć 4 GB pamięci operacyjnej, tutaj wewnętrzna pamięć do przechowywania danych 200 MB i na karcie SD oczywiście 100 i używanie karty grafiki, w tym wypadku GPU, do uruchamiania emulatora, bo to szybciej, to usprawnia szybsze działanie emulatora, więc tak to się robi, więc rozwiązaniem jest zainstalowanie Android SDK Build Tool, tego 26RC2 i oczywiście tego SDK i tutaj obrazu Google Play, którego ja tu używam. I to wystarczy wam do uruchomienia emulatora systemu Android 8.0. I więc to takie rozwiązanie problemu tego Androida, o którym wspomniałem w poprzednim wideo. Więc parę tygodni, tak 4 tygodnie temu, jeszcze to nie chodziło tak dobrze. Był problem z jakimś szyfrowaniem, coś się takiego pojawiało. W poprzednim wideo nawet mi nie uruchamiał się ten system Android. Więc widzicie, musicie zainstalować te Android SDK Build Tool 26RC2 i będzie wszystko się uruchamiało ładnie. Trzymajcie się, cześć.